tu i teraz. A my dzisiaj o siatkówce, a w naszym studiu Karolina Korytek, koordynatorka eventu z siatkówką na ty, czyli nieodpłatne treningi dla dzieci i młodzieży. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Lech, prezes piłka na hali.pl. Dzień dobry. Witam serdecznie. Siatkówka w sercu od zawsze? Od zawsze. Zaczęłam trenować od małego, od kiedy zaczęłam chodzić do szkoły. Miałam okazję poznać ten sport, zobaczyć, z czym się wiąże, i zagościła w moim sercu na długo. A co jest takiego w siatkówce, co przyciąga? Bo to bardzo trudny, wymagający, intensywny sport. Co przyciąga? Dlaczego na przykład nie rzutki? Tam się ktoś nie spoci, rzuci, odejdzie od tarczy i jest miło. Ja myślę, że to zależy od pewnie temperamentu dziecka, zainteresowań. Siatkówka jest dyscypliną dosyć rozwojową, angażującą ciało, wymaga dużego wysiłku, ale jest to gra zespołowa. Dzięki temu możemy też spędzić miło czas, nie tylko trenować, ale również spędzić czas z rówieśnikami. Także myślę, że to ma pozytywny wpływ też na dzieci. Czy młodzi garną się do siatkówki, czy trzeba ich jakoś specjalnie zachęcać? Bo no, z piłką nożną to jest tak, że my jakoś oglądamy bezwarunkowo tę piłkę nożną. Czy nasi reprezentanci grają o nic, to 3 miliony przed telewizorami, czy grają o coś, no to powiedzmy 5. A z siatkówką tak nie jest, mimo tego, że to jest taki sport narodowy, drużynowy, chyba numer 2. W Polsce. Siatkarze muszą dać z siebie dużo, dużo więcej, żeby te 3 czy 5 milionów przed tym telewizorem usiadło. Niekoniecznie. Lubimy oglądać piłkę nożną, lubimy oglądać siatkówkę, ale chyba przede wszystkim lubimy grać w siatkówkę. Organizujemy zajęcia z siatkówki dla osób dorosłych od 15 lat i 70% treningów jest z siatkówki. Mhm. Więc amatorsko, dla przyjemności, lubimy grać w siatkówkę. Czy to można jakoś, są jakieś takie dane, ile osób trenuje w Warszawie siatkówkę? U nas w bazie mamy zarejestrowanych blisko 40 tysięcy osób, z czego właśnie prawie 3/4 to siatkarze. A jeśli chodzi o zaplecze treningowe, bo wiemy o różnych problemach projektu Warszawa, sponsor, hala i tak dalej, i tak dalej. Czy zanim dojdziemy do takiego poziomu wysokiego, to też trzeba się borykać z takimi problemami? Czy dzieci muszą myśleć o tym, rodzice muszą myśleć o tym, czy baza treningowa jest? Baza treningowa jest. Jest w Warszawie dużo klubów, jest dużo zajęć dodatkowych, także myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Warszawę, no to siatkówka jest dobrze rozwinięta i daje takie podłoże do dalszego rozwoju zawodowego dla dzieci. Także myślę, że tutaj jesteśmy dobrze rozwinięci i dzieci mają możliwość do tego, żeby trenować, czy w szkole, czy w klubie, czy dalej się rozwijać, czy tylko amatorsko. To już tak naprawdę pewnie rodzic tu ma dużą rolę w celu ukierunkowania dziecka i jego talentu. Taka okazja będzie także w niedzielę na hali sportowej w szkole podstawowej numer 264. To jest Ochota. Dla kogo to są zajęcia? Dla tych, którzy zaczynają, nie wiedzą, chcą spróbować? Czy już dla tych, którzy no, zetknęli się z siatkówką? Zajęcia będą dla dzieci od wieku lat 7 do 17. Zapraszamy osoby, które dopiero chciałyby zapoznać się z tym sportem, ale też, które już gdzieś tam jakąś styczność miały, czy w jakichś klubach sportowych, czy na SKS-ach. Co się wydarzy oprócz tego, że będzie trening? Jaki to trening? Jak w ogóle się trenuje, jeśli chodzi o siatkówkę? Czego się można spodziewać, jeżeli ktoś przyjdzie po raz pierwszy? No, na pewno będziemy mieli doświadczonych trenerów, którzy dostosują ćwiczenia do odpowiedniej grupy wiekowej, bo to też jest istotne. Inne umiejętności ma dziecko 7-8 lat, a inne 13-14, więc tutaj nasi trenerzy na pewno dostosują ten zakres i do umiejętności dziecka, i do możliwości. Treningi będą trwały około 1,5 godziny, także myślę, że
można się porządnie zmęczyć, też czegoś nauczyć. Dodatkową atrakcją będzie na pewno gość specjalny. No właśnie, bo to gość specjalny, który jest takim żywym przykładem tego, że on też był w tym miejscu i przez ciężką pracę doszedł do srebrnego medalu Igrzysk Olimpijskich. Zdecydowanie tak. Myślę, że podzieli się swoim doświadczeniem, to jaką pracę trzeba włożyć, żeby dojść do takiego etapu, więc tutaj serdecznie zapraszamy na spotkanie. Będzie możliwość zadawania pytań, będzie możliwość zrobienia zdjęcia czy autografu, także tutaj gość jak najbardziej będzie otwarty i podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. To jeszcze powiedzmy, co to za gość, bo to Bartłomiej Bołądź, który na parkietach francuskich boisk właśnie ten medal srebrny wywalczył, reprezentant Polski, wielka postać, która gdzie gra? No tu w Warszawie swój talent prezentuje, więc też można go w projekcie Warszawa obejrzeć. Jaki jest cel tego wydarzenia? Co państwo chcą osiągnąć poprzez zorganizowanie takiego treningu? Event ma zainaugurować zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat wspieramy siatkówkę dla osób dorosłych. Mieliśmy sporo zapytań o zajęcia dla dzieci. Czyli to nie jest jednorazowe wydarzenie. To chcą państwo, żeby był ciąg dalszy. Chcielibyśmy, już zaplanowane mamy cykliczne zajęcia dla dzieci z trenerami. Zajęcia ruszą od początku października w różnych grupach wiekowych. Czy podczas tego wydarzenia będzie można się już zapisać? Czy to będzie taki moment, że ktoś przyjdzie, zobaczy, później w domu przemyśli, a później zadzwoni i się zapisze? Zgłoszenia cały czas już przyjmujemy na naszej stronie piłkanahali.pl. Na evencie oczywiście też będziemy przyjmować zgłoszenia. Podamy więcej informacji na temat lokalizacji, godzin, trenerów. No właśnie, z siatkówką na ty spotykamy się w niedzielę w szkole podstawowej numer 264. Dla kogo siatkówka jest? Czy trzeba mieć 2 metry? Czy taki człowiek jak ja, jakby tam przyszedł i miał te 17 lat, to też byście państwo drzwi mi nie zamknęli? Dla każdego. Dla każdego, kto chce spędzić miło czas, aktywnie poruszać się, czegoś się nauczyć. No właśnie, no to zapraszamy. Szkoła podstawowa numer 264, ulica Skorochód Majewskiego 17, od 9 do 15, chociaż różne grupy wiekowe na różne godziny przychodzą. Zgadza się, w razie czego można sprawdzić na naszej stronie. Już tutaj mamy ponad 80 zapisów, także jeszcze miejsca są, także jest szansa. Gdzie możemy się zapisać? Na naszej stronie piłkanahali.pl, tam wszelkie informacje, link do zapisów. Istotne, że wydarzenie jest bezpłatne, dzięki wsparciu szkoły podstawowej numer 264, w której odbywa się wydarzenie, oraz partnerowi Benefit Systems. To ważna informacja, że bezpłatne zajęcia, piłkanahali.pl, tam wszelkie informacje, i prezes właśnie piłkanahali.pl, Michał Lech, był naszym gościem, i Karolina Korytek, koordynatorka eventu Nieodpłatne treningi z siatkówką na ty dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy spróbować, jak najbardziej można, to nie boli, a gościa specjalnego też będzie miło spotkać, srebrnego medalistę z Paryża, Bartłomieja Bołądzia. Zapraszamy i dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Bardzo dziękujemy.